Witam Was w programie Za Rzeczy 26. Dzisiaj Radosław Gulbierz. Jak oceniasz spotkanie z Łękami? To był dobry mecz w naszym wykonaniu. Nie ustrzegliśmy się błędów. Bolą nas na pewno te stracone bramki, ale pewne zwycięstwo i to nas cieszy. Kolejny powrót po takiej ciężkiej pierwszej połowie. Czy to Warmia Grajewo, czy Krypnianka Krypno i teraz Promień Łęki. Czy to chodzi o nastawienie, czy może zauważyliście ten problem? No tak, zauważyliśmy tego, nie da się nie zauważyć. Z czego to się bierze? No myślę, że może gdzieś tam właśnie źle wchodzimy w tą pierwszą połowę. Kwestia głowy, kwestia może mentalu. Mam nadzieję, że to się zmieni, to musi się zmienić, bo jesteśmy tego świadomi, że z niektórymi przeciwnikami może nie być tak łatwo do tego meczu wrócić i zdobyć 3 punktów. Ale najważniejsze jest to, że wygrywamy te mecze, że wracamy, że druga połowa jest już diametralnie inna i potrafimy te losy meczów odwrócić. 7 zwycięstw, 1 remis. Dosyć ładny bilans. Pewnie Was to cieszy. Oczywiście. Naszym założeniem, my tu mówimy głośno, jest wygrywanie każdego meczu w tej lidze. My chcemy awansować, klub chce awansować, także my musimy wygrywać. Musimy w każdym meczu punktować ze 3 punkty. Przytrafił się ten remis z Grajewem. Moim zdaniem byliśmy lepszą drużyną w tym spotkaniu. Nie udało się, jest na razie taki bilans, ale mam nadzieję, że po każdym meczu te 3 punkty będziemy mogli sobie dopisać. Kolejne spotkanie z Wasilkowym, obecnym liderem. Jakie macie nastawienie i jak na to się zapatrujecie? Zespół z Wasilkowa ma bardzo dobry bilans. Jest liderem, mają 2 punkty więcej od nas. Dobry zespół, gdzieś tam większość zawodników znamy. Taka chyba mieszanka z tego, co mi się wydaje, doświadczenia z młodością. No dobry zespół, ale my patrzymy przede wszystkim na siebie. Skupiamy się na sobie. Oczywiście przygotowujemy się pod zespół z Wasilkowa, ale jestem przekonany, że jeżeli zagramy tak, jak potrafimy zagrać, to ten mecz wygramy. Czy wiesz coś na temat powrotu pewnych defensorów do linii obrony, mianowicie Eduarda Serbula oraz Kozłowskiego? Coś wiadomo? Rehabilitują się, wracają. Nie wiem, czy to już będzie teraz na meczu z Wasilkowem, czy dopiero za 2 tygodnie. Czekamy na nich, to nasze ważne punkty. Ważne punkty naszego zespołu i liczę, że jak najszybciej do nas wrócą. Ale czy już teraz, to już trzeba pytać albo Rimka, albo doktora. To może fajnie byłoby się dowiedzieć, jak wyglądały Twoje początki z piłką nożną. To wiadomo, mały chłopak, całe dnie spędzałem na boisku, grałem tam z kolegami, grałem sam, rozgrywałem własne mecze, to i podejrzewam, że jak u każdego i później już tam w późniejszym wieku zacząłem trenować w klubie Czarnioleską. Czy masz takiego zawodnika, który był dla Ciebie i nadal może jest idolem, na którym się wzorujesz? I tak i nie. Jest dużo takich zawodników, których bardzo lubię oglądać, a moim takim ulubionym piłkarzem z dzieciństwa to był Robinho. Grasz w Igrach drugi sezon. Jakie były początki tutaj w klubie? No tak, jestem tu już drugi sezon. Pamiętam, początki były ciężkie. Gdzieś tam drużyna wycofała się, klub wycofał się z tej drugiej ligi. Rozpoczęliśmy przygotowania i zmagania w tej czwartej lidze. Oczywiście no większość składu została wymieniona, większość zawodników odeszła. Pamiętam początki, to było duże testowanie. Wielu zawodników tutaj z okolicy, z regionu. Teraz ta kadra już się diametralnie zmieniła.
No, jesteśmy zdecydowanie mocniejsi niż wtedy, jak ja przychodziłem. Jak jest być kapitanem w takim klubie? No super, jest to na pewno duże wyróżnienie, duży zaszczyt dla mnie, ale też odpowiedzialność i staram się tę funkcję wykonywać jak najlepiej potrafię. Nie omijają cię kontuzje i często niestety wypadasz z tego składu meczowego, a jesteś jak najbardziej ważny punkt tego zespołu. Sama opaska kapitańska o tym świadczy. Tak, też, ale na szczęście te kontuzje nie są aż tak poważne. Teraz też wypadłem na te 2 mecze. Miałem tam uraz mięśnia dwugłowego, ale teraz mam nadzieję wracam i już będę gotowy na mecz z Wasilkowem. Także te absencje są, zdarzają się, ale to myślę u większości zawodników tak jest. Ale nie, tak jak mówię, nie są to jakieś poważne urazy i trzeba się z tego cieszyć, że nie jest aż tak źle. Mimo tych kontuzji jesteś drugim najbardziej bramkostrzelnym zawodnikiem w Suwalskich Wiprach. Pewnie to cieszy. Tak, oczywiście. Choć jest moja pozycja, czyli boczny obrońca wahadłowy, to oczywiście mam wiele chyba innych zadań niż strzelanie goli, ale jak najbardziej gole, asysty bardzo cieszą i liczę, że nadal tak będzie. W ostatnim odcinku Zarzecze 26 Maciej Makoszewski wspominał o Ronaldinho jako takim czarodzieju. Czy ty też masz takiego czarodzieja w swoim składzie? Jakie będzie tu ustawienie? Czy pójdziesz w ofensywę? Czy jednak, jak na twoją pozycję przystało, zachowasz ten balans między defensywą a ofensywnym stylem piłki? No to chyba ustawienie będzie mocno ofensywne. Idziemy do przodu. Moim takim, tak jak mówiłem, ulubionym zawodnikiem był Robinho. To jest gwiazda tego mojego zespołu, który zaraz wymienię. Ustawienie to będzie 3-4-3. Bardzo ofensywne. W bramce Iker Casillas, legenda Realu Madryt. Trzech obrońców to na lewej stronie Roberto Carlos, w środku Paolo Maldini i na prawej obronie Łukasz Trąbka. Defensywny pomocnik to Stevie Gerrard z Liverpoolu, też go bardzo lubiłem. W środku pomocy jeszcze Zidane, Ronaldinho i z przodu właśnie na pewno, a i jeszcze Messi, też taki ofensywny pomocnik, gdzieś tam go upchniemy na pozycję, nie wiem, 8-10, już u schyłku swojej kariery i z przodu Thierry Henry, Arsenal Londyn, mój też jeden z ulubionych moich zawodników i klubów. Też od małego. Dużo tych meczów Arsenalu oglądałem. Wtedy mieli naprawdę bardzo dobry zespół. Ronaldo z Brazylii. Prawdziwy, gruby Ronaldo. I to chyba wszystko. Wydaje mi się, że wymieniłem 11. Także z przodu Robinho, Ronaldo i Thierry Henry. Wspomniałeś, że jesteś fanem Arsenalu. Jakie to jest uczucie? Klub wraca na właściwe tory. W ostatnim sezonie wicemistrzostwo z takim niesmakiem chyba. No tak, no duży niedosyt. Liczyłem, że to mistrzostwo wróci po wielu latach do Arsenalu, ale tak, no klub się mocno rozwija, jest bardzo dobry trener, dużo młodych zawodników. Fajnie, że jest tam gdzieś tam Jakub Kiwior, zawodnik z Polski, że też jest w tym projekcie. No ale ja przede wszystkim pamiętam ten wielki Arsenal. Może nie, no to były takie właśnie czasy mojego dzieciństwa, właśnie Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Robert Pires, Freddy Ljungberg. No mega ekipa i taka moja chyba pierwsza, taka ulubiona. Czy Arsenal Mikela Artety ma szansę jakkolwiek powtórzyć te sukcesy tego starego, legendarnego zespołu? No myślę, że ciężko, szczerze powiedziawszy. Bardzo bym chciał, żeby tak było.
No, ale te inne drużyny są mega mocne. Manchester City to oczywiście jest najwyższa półka. Guardiola świetnie to poustawił, świetni zawodnicy. Mogą kupić każdego i myślę, że będzie ciężko dla Arsenalu. Ale fajnie by było. Jaki jest twój ulubiony napastnik z obecnej kadry? Z tej formacji ofensywnej, nie mówię konkretnie o napastniku, skrzydłowi. No to bardzo lubię Odegaarda, kapitana obecnego Arsenalu. Super boki, Martinelli, Saka. No i tak jak mówię, super zespół, dużo młodych zawodników. Obrona też spisuje się bardzo dobrze, także. Jak obstawiasz, że ten sezon się skończy? Liga Czwarte Mistrzów, miejsce Arsenal. czyli standardowo. Klasyka. Nie wiem, żartuję. Zobaczymy, to dopiero początek sezonu, dużo meczów. Jest też Liga Mistrzów. Liczę, że uda się z tej grupy wyjść i tam dłużej powalczyć. A w lidze, tak myślę, że jednak Manchester City zdobędzie mistrzostwo, a Arsenal powalczy o to drugie, trzecie, czwarte miejsce przejmujące grą w następnym sezonie w Lidze Mistrzów. Oprócz Manchesteru City, no i oczywiście z sympatii Arsenalu, czy jest jakaś drużyna, która może zagrozić temu fotelowi lidera? Widz angielski? Tak. Nie. Myślę, że nikt spoza tych wielkich klubów o mistrzostwo czy tam o Ligę Mistrzów bić się nie będzie. Zostanie tak, jak jest prawie zawsze, czyli właśnie City, United, Liverpool, może Tottenham, Chelsea, no i Arsenal. Tottenham, dosyć wyróżniający się przeciwnik Arsenalu, bez Harry'ego Kane'a, mocniejszy? Nie, myślę, że nie. Stawiałbym właśnie Tottenham, że skończy w miejscach 5, 7. Może będzie blisko tego czwartego miejsca, ale nic więcej. Myślę, że Arsenal skończy ligę wyżej, a wręcz jestem tego przekonany, niż odwieczny rywal. Dziękujemy, że oglądaliście, że byliście z nami. Zapraszamy na stadion. Sprawdzajcie nasze media społecznościowe. Oglądajcie, lajkujcie, subskrybujcie. Dziękuję.